Dziś w Studiu Lotto mam ogromną przyjemność ponownie gościć ekstremalnego skialpinistę. Dzięki współpracy m.in. z Lotto Extreme mógł spełnić swoje marzenia. Wspiął się na 8-tysięcznik Manaslu, a następnie przypiął narty i po prostu z niego zjechał. Zapraszam na rozmowę z Andrzejem Wargielem. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Witaj, słuchaj, widzę, że wróciłeś w jednym kawałku. Nic sobie nie odmroziłeś? Tak, tak, zdecydowanie cały i zdrowy. Mam 20 palców, więc wszystko jest okej. Okay. Przeliczyłem dokładnie patelko szczytowym. 21 godzin, 14 minut to jest twój czas, to jest rekord świata. Opowiedz, jak się szykowałeś do tej wyprawy? Jak się szykowałem? Na pewno przygotowanie trwało bardzo długo i przygotowywałem się do nich cały rok i chciałem po prostu, żeby to wszystko było bezpieczne i realne do zrealizowania. I poszło jakoś, wszystko się udało, więc... Ale to jest trening? To jest dieta? To jest mnóstwo treningu, jazdy na nartach, mnóstwo biegania, siłownia. No trzeba po prostu mnóstwo czasu też spędzać w górach, bo do robienia takich rzeczy trzeba mieć mnóstwo doświadczenia. No, ale ty jesteś góralem, to mieszkasz w górach, rozumiem, cały czas? Mieszkam w górach, tak, zdecydowanie tak. O tyle było łatwiej. Tak, tak, jest zdecydowanie bliżej na trening, więc... Często po prostu bywam, bo mam to wszystko pod... Ale jestem pewna też, że masz jakieś predyspozycje, po prostu ty, no bo wiem, że w tej ekipie, która z tobą wędruje, jest też twój brat, czyli jakoś genetycznie musicie być lepiej zbudowani, żeby na tych wysokościach sobie tak dobrze radzić. Myślę, że na pewno mamy jakieś genetyczne predyspozycje, ale to też jest kwestia treningu i mnóstwa lat przygotowań i myślę, że to ma bardzo duży wpływ. Na wyprawie też był mój brat, fotograf, no operator. No właśnie, kogo masz w tej ekipie? Mam na szczęście samych profesjonalistów, z czego się bardzo cieszę. Jest mój brat Grzegorz, który jest ratownikiem od przeszło 10 lat. Jest przewodnikiem międzynarodowym. Jest Darek Załuski, który jest świetnym himalaistą. Był między innymi na K2 i to jest taki najlepszy filmowiec wśród himalaistów. Tak mówią o nim wszyscy w środowisku. I był też świetny fotograf Marcin Kin, który jest fotografem sportów ekstremalnych i on świetnie sobie radzi w górach i mnóstwo czasu spędzamy wspólnie, więc ekipa jest sprawdzona, doświadczona i jakby wiemy, że możemy na siebie liczyć nawzajem. I zazwyczaj właśnie w takim składzie robicie tak, ataki. Tak, to jest druga wyprawa z mojego dużego projektu i tak. O projekcie sprawdzony, zaraz będziemy rozmawiać. Tak, pojechał sprawdzony team, który jak się okazuje może robić niewiarygodne rzeczy, więc... A ile wy czasu razem spędzacie? Ile trwa taka wyprawa? Tak od lotniska do lotniska. Ta wyprawa trwała miesiąc, więc to jest sporo czasu i trzeba się dobrze czuć w tej ekipie i fajnie. A kłócicie się na tych 7 tysiącach? Kłócimy się czasem o jakieś drobnostki. Ciężko, żeby 4 facetów siedziało w spokoju tyle czasu, więc ale to nic poważnego, więc... To teraz głównie oczywiście rozmawiamy o tym twoim ostatnim sukcesie, o zdobyciu Manaslu, ale też Shisha Pangma była wcześniej. I ja sprawdziłam troszeczkę temat i mówi się, że ta wasza pierwsza wyprawa to była dużo łatwiejsza góra. Natomiast wyście mieli tam ponoć straszną pogodę, bo jakoś bardzo dużo śniegu spadło. Tak. Czy teraz było łatwiej? Czy łatwiej? Teraz cel był nieco inny, zdecydowanie trudniejszy i przede wszystkim droga była dłuższa, bo ja startowałem z bazy głównej i miałem poniżej 24 godzin wrócić z powrotem do bazy po szczycie i to było bardzo męczące. Tam wcześniej, na poprzedniej górze było mnóstwo śniegu i byłem osamotniony w ataku i to było dość ciężkie też. Wiesz co, jeszcze chciałam cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawa. Masz stałą ekipę, ale to jest tak, że wy wchodzicie na szczyty zawsze razem? Tak jest czy plan? Razem? No, głównym celem zawsze jest wejście sportowe moje, bo ja najszybciej z teamu się poruszam i stać mnie po prostu na takie rzeczy. Cały team wspiera to wszystko i generalnie mamy takie założenie przed wyprawą, że staramy się wyjść, spotkać w kopule szczytowej i właśnie Darek, nasz operator i mój brat Grzegorz startują kilka dni wcześniej do wyższych obozów, tam na mnie czekają i ideą tego jest to, żeby po prostu wspólnie spotkać się na szczycie. A zjeżdżacie wszyscy na nartach, czy tylko ty? Ja zjeżdżam i mój brat. To pozostali uczestnicy po prostu, no mają mnóstwo sprzętu, bo to są kamery, aparaty, to jest bardzo ciężkie i bezpiecznie po prostu się czują. Bez nart. A jakbyś miał teraz porównać te twoje dwa ostatnie szczyty, to który był trudniejszy?
Czy trudniejszy? Na pewno pierwszy szczyt był mentalnie ciężki do zrobienia, bo no byłem sam, tam było dużo przeciwności. Tutaj wszystko jakoś się układało i było prościej. Byłem też, myślę, dużo mocniejszy i byłem bogatszy o doświadczenie z poprzedniego roku, więc... Ciężko porównać. Tak, tak. A jak już jesteś na samej górze, jesteś na dachu świata, to co ty tam robisz? Dotykasz najwyższego kamienia, robisz sobie zdjęcie ze szczytem? No, nie ukrywam, że zawsze robię sobie takie zdjęcie, bo to jest jedyna pamiątka ze szczytu. A tutaj dodatkowo, na pewno to zmęczenie tutaj na tej górze było bardzo duże. Spędziłem tam może 30-40 minut. Jest ciężko, są przepiękne widoki, ale nie można zbyt wiele czasu tam spędzać, bo to jest jednak 8000 metrów i tam te warunki są dość surowe, więc trzeba po prostu chwilę złapać oddech i trzeba uciekać na dół. Czyli wpinasz narty i zjeżdżasz. Tak, dokładnie tak. Powiedziałam też, że częściowo zrobiłeś tę trasę na nartach, bo wiem, że miałeś tam przygody pogodowe straszne. Tak, tak. Niestety pod koniec zjazdu przyszła straszliwa mgła i najbezpieczniej było po prostu odpiąć te narty, zejść kawałeczek, później znowu je zapiąłem. Ale tutaj najtrudniejszy odcinek, który zakładałem, udało się zjechać, z czego się bardzo cieszę, bo to był kawał drogi i to była bardzo trudna droga, więc tak to wyglądało. Fajnie, bo mówicie zawsze, że to jest atak na górę. To taka od razu agresywna terminologia, tak. Wiesz, dodaje adrenaliny. Musimy się zmotywować, bo to nie jest lekko i trzeba po prostu... Zaatakować. Tak. To podczas ataku na Manaslu były jakieś przygody? Czy były przygody? Obyło się bez przygód. Ta pogoda troszeczkę pokrzyżowała plany. Tak to wszystko poszło bez problemu. Więc... Dobra, to teraz przejdźmy do tego projektu, o którym zacząłeś mówić. To chwal się, mów co dalej. O projekcie, może powiem troszeczkę o tym projekcie. Ten projekt nazywa się Hic sunt leones. To jest łacińska sentencja, która oznacza dosłownie tu są lwy. I Rzymianie w dawnych czasach podbijali pieczęcią mapy terenów, które nie były podbite, nie zdobyte. Ja stwierdziłem, że przez ten projekt chcę odkrywać świat narciarsko i będą to najwyższe góry świata. Do tej pory odbyły się właśnie dwa wydarzenia. W kolejnych latach planowane są kolejne ośmiotysięczniki. Będzie też Everest w 2016 roku i będzie to próba zjechania z tego szczytu jako pierwszy bez użycia tlenu, więc to będzie bardzo poważne przedsięwzięcie i te wszystkie poprzedzające wyprawy przygotowują mnie po prostu do tego. Jeszcze, bo oczywiście prześledziłam ten projekt w internecie na twojej stronie i tam jest taka informacja, że to miało być Manaslu i Choyu. To co z tą drugą górą się wydarzyło? Co z tą drugą górą? Niestety przez to, co działo się w Chinach ostatnio, przez te protesty, zamieszki. No, Chińczycy nie dali nam pozwolenia na ten drugi szczyt. On miał być przy okazji niejako i potrzebowaliśmy dosłownie na niego 4 dni. Byłem świetnie zaklimatyzowany i mogłem to bardzo szybko zrobić, ale no, tego nie da się zmienić. Próbowaliśmy walczyć o to wszystko dosyć długo i angażowaliśmy naprawdę wiele osób w to. Ale nie udało się i stwierdziłem, że no, główne cele i tak udało się wykonać, a też może to jest znak, że stać mnie na ambitniejsze cele, bo Choyu jest po prostu najłatwiejszą górą i myślę, że to będzie świetny cel jako góra aklimatyzacyjna przed czymś poważniejszym. Mhm, więc... To muszę ci powiedzieć, że ponieważ śledziłam losy waszej wyprawy, co tam się dzieje u was po kolei i jak już zaczęły dochodzić takie informacje, że no nie dostaniecie tego pozwolenia, to w internecie internauci wpisywali takie naprawdę fajne sentencje i na przykład jedną z nich pamiętam, ktoś napisał, że Andrzeju, powinieneś tam iść bez pozwolenia, bo jesteś tak szybki, że i tak nikt cię nie dogoni. I uważam, że bardzo dobry pomysł. Zdecydowanie można było tak zrobić, ale myślę, że no, ja nie chcę ryzykować, bo jeszcze chcę pojeździć troszeczkę w te góry i myślę, że po prostu mógłbym mieć zakaz na przykład. Więc, no jasne, a najbliższy twój cel teraz? Najbliższy cel, przede wszystkim odpoczynek, wakacje. Nad morzem czy w górach? Myślę, że nad morzem, bo już 3 lata nie byłem nad morzem, nad wodą, więc to mi się na pewno przyda. Na pewno zima, mnóstwo nart i mam plany na lato, może to będzie... No to wakacje, a jaka góra teraz na celowniku? Jaka góra? Będzie następny projekt w wakacje i to będzie 5-7 tysięczników dla odmiany i to są szczyty, za które zostaje się taką odznakę Śnieżnej Pantery przez rosyjski związek alpinistyczny i
chcemy to zrobić szybko, każdy szczyt poniżej 24 godzin i w rekordowym czasie, bo myślę, że stać nas na to i przede wszystkim na nartach, czego jeszcze nikt nie robił. Trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że... Czyli po wakacjach mam nadzieję, że ja będę mogła cię tutaj ugościć i powiesz nam o przeżyciach właśnie z tej wyprawy. Myślę, że to jest bardzo możliwe. A państwu przypominamy, że dzisiaj moim państwa gościem był Andrzej Bargiel. Jeszcze raz życzę ci wszystkiego najlepszego i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.